do chorych. Moi drodzy bracia i siostry, jak słyszeliśmy, dzisiejsza liturgia prowadzi nas nad rzekę Jordan i przypomina ów jedyny w dziejach chrzest, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Wiemy dobrze, że nad Jordanem obrał sobie miejsce swego życia i przepowiadania święty Jan Chrzciciel. Wiemy także, że było to w okresie poprzedzającym przyjście Pana Jezusa, Jego publiczne nauczanie i działalność. Dlatego też postać świętego Jana Chrzciciela w okresie Bożego Narodzenia kilkakrotnie do nas powraca. Przede wszystkim w okresie Adwentu. W Adwencie był święty Jan Chrzciciel poprzednikiem, przesłańcem naszego Odkupiciela. Przemawiał do nas, przygotowywał drogę Panu Jezusowi. W dniu dzisiejszym, również w okresie Bożego Narodzenia, znowu staje przed nami święty Jan Chrzciciel. Dokonuje chrztu nad Jordanem. Był to chrzest pokuty. Chrzest sakramentalny bowiem ustanowiony został dopiero przez Pana Jezusa. Chrzest zaś Janowy pobudzał ludzi do pokuty i oznaczał wewnętrzne nawrócenie do Boga. Wszyscy, którzy przychodzili do Jana po chrzest, przyjmowali go na znak pokuty i czynili pokutę. W dniu dzisiejszym widzimy, jak chrzest pokuty przeobraża się w chrzest objawienia. Przychodzi do Jana Chrzciciela Chrystus, który pokuty nie potrzebuje, ale który przyszedł naszą ludzką pokutę zamienić w łaskę Bożą. To jest chrzest objawienia, który w Jordanie unaocznił nam Pan Jezus. Słyszymy, jak to objawienie wyraża się w stosunku do samego Jana Chrzciciela, w stosunku do jego uczniów i słuchaczy. Słyszymy, jak sama Trójca Święta daje Jezusowi Chrystusowi świadectwo jako swojemu Synowi podczas chrztu. To właśnie jest objawienie. Chrzest pokuty zamienia się w chrzest objawienia, wskazując równocześnie drogę do chrztu łaski, który zostanie ustanowiony przez Odkupiciela. Trzeba było, ażeby na drodze Janowego chrztu pokuty objawił się naprzód Ten, który jest sprawcą i dawcą łaski, Zbawicielem naszym. Trzeba było, ażeby się wobec Jana i wobec jego uczniów i słuchaczy wylegitymował mocą z wysokości, która pozwala mu następnie prowadzić na drogę Bożej łaski wszystkich grzeszników i pokutników. Moi drodzy bracia i siostry, taką wymowę posiada dzisiejsza uroczystość, przypomnienie chrztu Pana Jezusa w rzece Jordanie na tle okresu Bożego Narodzenia. Wiemy dobrze, że okres Bożego Narodzenia w całej swej rozciągłości liturgicznej ma nam rokrocznie odnowić przede wszystkim tajemnicę wcielenia, wraz z nią tajemnicę uczłowieczenia Boga, objawienia Go nam i przybliżenia. Korzystając z wczorajszej uroczystości Świętej Rodziny i z mojej jeszcze tutaj obecności, podyktowanej potrzebami parafii, zaprosił ksiądz proboszcz na to spotkanie chorych parafian, którzy mogą przyjść do kościoła. O tych chorych, którzy do kościoła przybyć o własnych siłach nie mogą, parafia pamięta i spotyka się z nimi w ich mieszkaniach. Sprowadza do nich Chrystusa, który jest życiem dusz naszych i życiem całego kościoła. Zwracam się więc do was, moi bracia i siostry, którzy przychodzicie tu i do tych, którzy przybyć nie mogli o własnych siłach. Zwracam się również do wszystkich osób dobrych, życzliwych, troskliwych, które wam towarzyszą, do opiekunek i opiekunów parafialnych, którzy oddają niesłychane przysługi Panu Jezusowi w chorych, cierpiących, opuszczonych, samotnych. Zastępują względem nich niejako Pana Jezusa. Pamiętamy bowiem, co powiedział Chrystus. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Pan Jezus działa po obu stronach. Jest i po stronie tego, który potrzebuje pomocy, i po stronie tego, który pomocy udziela. Przez spotkanie w akcie miłości bliźniego
W posłudze charytatywnej, w trosce o potrzebujących jest wśród nas obecny Pan Jezus. Przychodzi do nas, ażeby tak jak tam, tak i tu, chrzest pokuty zamienić nam na chrzest objawienia i łaski. Moi drodzy bracia i siostry, jest to szczególna tajemnica waszego życia, ponieważ cierpienie, opuszczenie, samotność jest zawsze jakimś chrztem pokuty, przez który przechodzi człowiek doświadczany. Przechodzi sam dla siebie po drogach, którymi prowadzi go opatrzność Boża. Znajduje bardzo często doświadczenie, cierpienie, samotność, opuszczenie. I jest to często pokuta. Pokuta nie znaczy tylko kara. Pokuta znaczy przede wszystkim nawrócenie. Kiedy mam sposobność patrzeć w duszę tych waszych braci i sióstr, którzy cierpią, a staram się tu poświęcać ile tylko mogę czasu, to widzę, jak wielką jest prawda o chrzcie pokuty, przez który przechodzą. To jest przede wszystkim nawrócenie, czyli odkrycie Boga. Iluż bowiem ludzi właśnie w cierpieniu odkrywa Boga bardziej, aniżeli kiedykolwiek poprzednio. To jest niejako podsumowanie tych wszystkich doświadczeń, spotkań z cierpiącymi i opuszczonymi, jakie miałem. Chrzest pokuty staje się dla nich chrztem objawienia, chrztem łaski. Czy tylko dla nich? Moi drodzy bracia i siostry, nie tylko dla nich. Wprawdzie cierpienie, doświadczenie i chrzest pokuty jest niejako własną drogą każdego człowieka, którego w ten sposób Bóg prowadzi, ale jest on równocześnie własnością innych. Dlaczego? Dlatego, ponieważ my wszyscy w Chrystusie, więc w odwiecznym planie Ojca naszego Boga, stanowimy duchową wspólnotę. Wspólnotę mocną. Święty Paweł nazywa ją wielokrotnie mistycznym ciałem Chrystusa. Dlatego własna droga pokuty, własne cierpienie, które się dla poszczególnych chorych, opuszczonych, cierpiących zamienia w chrzest objawienia łaski, nie jest tylko ich własnością. Jest własnością całej parafii, całego Kościoła. Moi drodzy bracia i siostry, ja w tę prawdę mocno wierzę. Ja się tą prawdą w moim życiu i pracy duszpasterskiej, biskupiej, jak najszerzej posługuję. Gdyby mnie ktoś zapytał, na czym opieram moje pasterzowanie w archidiecezji krakowskiej, odpowiedziałbym, że w znacznej mierze opieram je na prawdzie, że cierpienie, doświadczenie, chrzest pokuty, przez który przechodzą jakże liczni nasi bracia i siostry, jest własnością całego Kościoła. Jest dobrem. Tego nauczył nas Pan Jezus. Chociaż cierpienie jest złem, to przez Chrystusa i w Chrystusie jest dobrem. Chrzest pokuty, który głosił Jan, zamienia się w dniu dzisiejszym w chrzest objawienia, chrzest łaski, który przynosi Chrystus. To wam chciałem, moi drodzy bracia i siostry, powiedzieć przy dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że mogę wam to powiedzieć w okresie Bożego Narodzenia, u początku roku Pańskiego 1969. W słowach tych zawiera się dla nas wszystkich i pociecha, i umocnienie. Wiem, co was najbardziej boli wśród waszych cierpień i doświadczeń, co was dręczy. Czy jestem potrzebny? Jaki cel ma to wszystko? Na to najbardziej szukacie odpowiedzi. Dlatego chcę też złożyć wam to wyznanie wiary, z którego wszystko inne wypływa. Wypływa przede wszystkim głębokie przekonanie, jak bardzo jesteście potrzebni dla nas, jak bardzo ten wasz chrzest pokuty staje się chrztem objawienia i łaski, jak bardzo zakorzeniacie się w całym Kościele, w całym ludzie Bożym, waszą pokutą, której stanowicie fundament. Przecież on przyjął mękę. Zostawił nam ślady tej męki nie tylko zewnętrzne, krwawe, ale wewnętrzne, w obrońcu, w czasie konania na krzyżu, także ślady duchowego opuszczenia. Dlatego tak bardzo jesteście potrzebni, tak bardzo drodzy i cenni. To pragnąłem bardzo wam powiedzieć w dniu Najświętszej Rodziny. Moi drodzy,
Jesteście w rodzinie parafialnej, w rodzinie Bożej, która was kocha, wiele od was czerpie i pragnie też dawać wam wszystko, na co nas stać. W tym wszystkim rodzina parafialna idzie za przykładem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która dała nam Syna Bożego dla naszego zbawienia, dla tego chrztu objawienia i łaski, który się dzisiaj dokonał. Amen.